Warta, Zawisza, Dawid Dobrasz i... Michał Danak. Jak trenerom nie idzie, to trzeba zwalniać. No, tylko że właśnie to jest odwieczny problem w polskiej piłce, czy piłkarzy, czy trenerów. A nie macie nazwisk na koszulkach? Nie, my znamy właśnie nazwiska. Drygas. Paweł Abbott, na urodziny życzę ci, żebyś strzelił gola. A ja mu życzę, żeby został w Turbo Kozaka zagrał. No mam nadzieję, że dzisiaj tutaj Zawisza mi odwróci rolę i w końcu będę mógł się cieszyć na antenie ze zwycięstwa. Mało właśnie, tego, nie cieszyłeś z bramki, jeszcze się z bramki tu nie cieszyłem. No, ale powiem ci, że mieliście perspektywy naprawdę po starcie, nie, po zakończeniu w sumie rundy jesiennej. Tak, Manchester City pierwszej ligi i tak dalej. Ja spróbuję komentować z zawiązanymi oczami, zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. Gol! Tak, ty idzie. Najazd na panią Łukomską-Pyżalską, chyba tam musi być gorąco, bo ściąga koszulkę. Nie wiadomo, czy to Abbott ciut źle zagrał. No, widać po reakcji, że chyba on źle zagrał, czy Mąka źle odebrał. Wiesz, zawsze mówił mój trener, jaki musi być skrzydłowy. Dwie cechy musi mieć. Być głupi i szybci. Ma gdzieś długa piłka? Tak jest, wiedziałem, że to będzie zagranie na tak zwane warcaby. Podwójne bicie było tak, w tym momencie. Tak. Oj, karny! No druga sytuacja taka! Panie sędzio... No przecież Masło był faulowany! Gdyby to przyjął, skleił i strzelił, to nie grałby w pierwszej lidze, nie? Bardzo dobrze, Ciechanowski, pokaż serducho, pokaż. Ajajaj, serducho może pokazał. Take it easy, take it easy, Zawisza. Nie, zobacz, Strong przyjmuje w środku pola, podanie! Do waszego bramkarza. Jejku, niech się w końcu na antenie ucieszę! Niech się na antenie ucieszę w końcu! Tańczy, czekaj. Poprawia rajtuzy, Abbott, lewa góra! Jest gol! Paweł Abbott! Oddaliście jeden strzał i musiał wam w tym pomóc sędzia. To ja też nie chcę. Oddaj fartucha. O, jest. Oddaj fartucha. Szatało. Czy tam nie siedzi Radek? Osób? Tak. Warta przy piłce, jest na Gajama, jest na skrzydle, jest akcja. Ten skrzydłowy ci już... A, jest dobra wrzutka, Magdziarz tam dochodził. Powiem ci, tego skrzydłowego waszego bym wymienił, bo on się już trzeci raz zagapił. Jeszcze nie. Tak, no połóż się jeszcze bardziej. Tej, no co to było? Oni tu chcą szybko strzelić drugą bramkę. I to im się chyba na... Tak, Krzysiu Pawlek, jaka taktyka na drugą połowę? Ja wiem, co podpowiedzieć zawodnikom Warty. Panowie, spokojnie. Tak. Jest jeszcze to druga jeszcze... połowa, druga połowa. Mamy czas. Piłka na Magdziarza, wspiera go Nagayama, jedziemy do przodu, panowie. Patrz, jest kibic. Patrz tutaj, jak się pani zawstydziła. To był po prostu chłopiec do podawania piłek, tak? Aha. No! Jak on mógł tego nie strzelić? Broni radniczki, brawo! Kibic, prawdziwy kibic czasami musi wyjść ze stadionu, tak uważam. Ej, no nie przyjadę tutaj, jak się Warta nie wygra, no po raz kolejny. No bo to nie może być tak, że co, będzie przyjeżdżał potem, tej, to jest ten, co zawsze oklep dostają. Dzisiaj jestem upojony, bardzo mi się podoba. Ładnie pachnie mi szalik, poczekaj, się wkręciłem. Pani Pyżalska? Ten młody mu powiedział, że jest spalony, ja też widziałem. Teraz akcja Warty! Ale to jest siódemka? Ty miał taki pusty przebieg trochę. No po co sobie właśnie, po co sobie Zawisza wali po łokciach, po twarzy, co? No po co? Ciechanowski. Ja się boję, że on dostał w to miejsce, którego żadne z nas plus realizator by nie chciał dostać. Ej, no ja zgłaszam aneks do tej umowy. No jest 66. minuta i były dwa strzały. Piękną oprawę macie, tak! Szudrożny Magdziarz! Nie. Póki ale coś... pierwszy raz widzę rzut rożny, kiedy bramkarz jest ostatnim zawodnikiem w polu karnym. Ale widziałeś, że od kogoś się odbił Stronka, przecież Stronka to by się nawiło, nawet Burnejka odbił. Słuchaj, przecież. Chcę w miłej atmosferze wracać dzisiaj do Bydgoszczy. Chcę to popołudnie spędzić w podróży, gdzie słońce będzie świeciło mi w bok, będę słuchał sobie audycji fajnej i trzy punkty dopiszę. Słońce będzie w bok. Trojan to no, samo. No, to samo Trojan. To jest, czekaj, teraz zagram na trenerów z Ligi Angielskiej. A? Jest po meczu Gevorgyan, bo wszedł tam w 60. której, zrobił jeden rajd. No najlepiej ta. By teraz... Ale żeby nie skończyło się tak, że trzeba być skończonym idiotą, żeby w 88. wychodzić! Co on zrobił? Gdzie? No złamał linię, no nie, jak? No to nie był żajka. No to będzie najważniejsze. Tak jakbyście czekali za kebabem, byście byli głodni. Niech to będzie takie 7 minut, takie. A tam było... Nie wiem, o co chodzi, ale lubię tak... Ej! Nie, oj, żółta kartka. No i wszedł Ziajka. Nic tam z tego nie będzie, nie może z tego być! Jest! Super! Wójcicki, co? No. Wróć! Ja! Gevorgyan, czemu tego jeszcze nie udziałała? Spokojna końcówka! Słyszysz, to jakiś samochód ten, coś tam, oj, poszło po szybie. A pamiętasz Piotra Świerczewskiego? No. To już na chaos! To już trzeba, to już ta minuta na chaos! Radiński na chaos! Ty, zobacz, Radiński bramkarz, kiwa na bramkarz chaos! Odkrył sobie nowe zdolności. Super Radiński! Ładnie, przewrócił się! Karny! Nie, no i patrz, i wyleci! Wyleci, to Wahan! Super! Wahan! Nie grają, mają czas, mają jeszcze czas.
Czekaj. Nie, nie. Ola. Out jest! Dawaj out! Ty, i było ćwiczone. I było ćwiczone. To właśnie Krzysztof Pawlak podobnie do Marty. O, nie. Już pokazuj. Outem, tak, outem. Tak, outem. Oj, 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 oj. I koszyczek, koszyczek. Tak jak na... Bardzo dobrze. No, no był, jak? Był, ale łapał go. No nawet go nie dotknął. Ale łapał go za spodenki, chciał mu ściągnąć. No nawet go nie dotknął. Lesz. No przecież cię boli. Lesz, dobrze, dobrze. Tu, ile jeszcze? No ile... Ile można doliczać, panie sędzio? Czas! Koniec. Jest! W końcu! W końcu wyjeżdżam stąd z 3 punktami! Ładna panorama Poznania. Pięknie. Cieszę się. Zakończ. Ja nie mogę. Ja muszę ochłonąć. Kolejny mecz Warty, na który przyjeżdżam do Warszawy specjalnie go skomentować. I kolejny mecz, wychodzę z niego z podniesionym czołem. Dziękujemy! Dziękujemy! Manchester United, Chelsea 0-1 Chelsea!